Studio. Giki Zachód. I Wojciech. Dzień dobry. I Wojciech Cejoski, którego widziano na ulicy Marszałkowskiej. Jak to? <grym> <grym> ja go Sące. nie widziałem. A ten głos, no to, a ten głos to skąd? Tamila. Skąd wiesz? Kurczę, ty to masz such, po ojcu to masz chyba. Po lekkiej wadzie wymowy e, u perkusisty, dopuszczalnej jak najbardziej, rozpoznaję zawsze, a poza tym z, miło, z miłości rozpoznaję. Wojtek, proszę cię, zwracaj się od tej pory do mnie, wielbłąd, Milo, proszę. Bo jak kogoś przyładuję no na ulicy i jak mnie zamkną, to ja się powiem, że jestem wielbłądem, i poproszę Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, żeby mnie wyciągnęły z pierdła. I do zoro zamknęli. Aha. Co ty na to? Na to, ja Wojciech, myślę, Wojciech. Że, te, że te towarzystwa mało robią w tych sprawach, bo na przykład leje się ściek do Wisły, i oni nie przynieśli pieniędzy z całej Unii Europejskiej, żeby nam zbudować rurę, <grym> tylko trzymają te pieniądze pochowane w różnych miejscach, żeby organizować zjazdy kolejne. Nikt no. cię człowieku nie wyciągnie. Tak, Myślisz, że będę garował? Ja cię mogę odbić. Natomiast o. nie sądzę, żeby Zieloni chcieli wyciągnąć podającego się za wielbłąda Milo Kurtisa. Ale to są obiecanki cacanki. Jak odbijesz Milo Kurtisa, będąc w Arizonie. Yy, dla ojczyzny samolot. ratowania rzucił się przez morze. I, i, i ocean Atlantycki. Tak. Yy, poza tym przylatuję za trzy tygodnie do Polski. tak, Trzy tygodnie rzuciłem z głowy, bo nie pamiętam tam, 8 października czy któregoś normalnie przylatujesz. to do będziesz Polski. na Jazz Jamboree to wpadniesz na, na 50-lecie, na moje 50-lecie grania. Otwieram Jazz Jamboree 22 października. Mam nadzieję, że zostaniesz tak z długo. Przyjemnością, z przyjemnością, Super. ale w takim razie stawiam jeden warunek. Otóż mój tatuś stosował zimny wychów i ja sobie musiałem na bilety na Jazz Jamboree zawsze zarobić pieniądze od podstawówki. A teraz, ponieważ już jestem stary, to jak dostanę darmożkę, to przyjdę. Przecież dla mnie jesteś dzieciak cały czas, wiesz o tym. No wiem, więc poproszę uprzejmie. Pierwszy raz w życiu na Rzecz chciałbym wejść na wejściówkę. Ale temu. czy ty zawsze musisz załatwiać interesy? No nie możesz pomyśleć o kimś, kto nie ma pieniędzy i załatwić dla kogoś ten bilet wejściowy? Musisz dla siebie? Skowroński tego nie rozumie, natomiast Milo, Milo Grek... E, oraz mój nos, który jest zagięty zupełnie nie po polsku, rozumieją, o czym my rozmawiamy. Wiesz, co, no, twój tatuś mnie wprowadzał na jazz dżembor za darmo, więc ja ciebie wprowadzę teraz <grystanie> za darmo. Ale nie, bo tu Wojciech chce chciał bilet, bo on na pewno chce go sprzedać drożej. <grystanie> <grystanie> to jest to. A po co chodzisz na mogę... jazz dżembor? Jest to nie można w domu posłuchać? Mila można e... zobaczyć, jazz można by w domu sobie posłuchać to było tak że mojemu ojcu wtedy gotów byłem płacić pieniądze za bilety ale teraz że Bory organizuje ktoś inny więc polewej za darmo mój to jest człowiek organizuje człowiek dzięki któremu znowu jestem w Polsce więc ja mu jestem naprawdę bardzo wdzięczny bo tak prawdę mówiąc to ja mieszkam w raju bo Polska jest rajem w porównaniu z innymi krajami Europy czy świata Tutaj muszę się chyba zgodzić. Aczkolwiek to nie jest taki raj zupełnie czysty i bez grzechu. Natomiast w sensie hi pewnej hiperboli, e, tak, to Polska w porównaniu z innymi krajami tak. rzeczywiście może się jawić jako raj. Mówi ci to Grek, który, który nie zawsze wie co mówi. Przeważnie wie. Już nie pije i nie przepalam. To będzie słaba muzyka. Zobaczysz, jaka teraz będzie muzyka. Lepsza no, niż Osyan na pewno. No dobrze. Z, Wojtkiem, z Wojciechem Cejrowskim mamy do wykonania rozmaite zadania, do których przygotowany jest Wojciech Cejrowski, czyli do komentowania. I teraz wybieramy stronę Atlantyku. Czy jesteśmy u ciebie w Arizonie, czy u nas na krakowskim przedmieściu? Na razie jeszcze przez chwilę postujmy o krakiem. Otóż słyszałem promo jakieś tuż przed naszą audycją, co zrobić, aby przedsiębiorca polski się rozwijał i żeby zarobić można było miliony. Na to pytanie jest prosta odpowiedź, i ona jest taka sama po obu stronach Atlantyku: Obniżać podatki, obniżać, obniżać i obniżać. I zaczynamy od obniżania podatków dla roboli. Dla pracowników poczty, dla dołów społecznych obniżamy podatki. Ogólnie powinniśmy obniżać dla wszystkich, chociaż niekoniecznie równo, bo równo nie znaczy mądrze, równo nie znaczy dobrze. Przykład pierwszy, jak mnie nieraz małe dzieci pytają o takie rzeczy. To ja im pokazuję tort i mówię: gdyby pokroić tort równo, to twój tatuś się nie naje a ty się przeżresz i zwymiotujesz. Więc równo to nie jest mądrze. Trzeba nie równo. W przypadku podatków wolałbym, żeby wszystkie były równe, natomiast zacznijmy od tego, że powinno się je obniżać. Trump obniżył podatki i najbardziej obniżył dla tych, którzy najmniej zarabiają. To buduje przedsiębiorczość, bo facet, który jest u kogoś na pensji i nagle zacznie zarabiać znacząco więcej, ma szansę zostać przedsiębiorcą. On już coś się na, czegoś się nauczył na tej pensji. I może jak będzie mu więcej zostawało w kieszeni, to nie pójdzie w przejadanie. Część osób pójdzie, ale to też buduje gospodarkę, jak przejadają. Natomiast część tych osób, jakim zostanie więcej grosza z ich pensji, to pomyślą sobie tak: A, to może ja już nie chcę być na pensji, tylko na swoim. To buduje przedsiębiorczość. Obniżanie podatków. W... Skończyłem bycie okrakiem po dwóch stronach płotu, a teraz Krzysztof Skowroński może zdecydować co dalej. Ja się chciałem zapytać, czy ty lewicowcem się zrobił, stałeś? Bo mówisz jak prawdziwy nie. lewicowiec. Nie, 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 nie. Lewicowiec mówi o podwyższaniu podatków dla bogatych. To demokrata mówi, o podwy o podwyższaniu zasiłków. Lewicowiec mówi o podwyższaniu zasiłków, czyli powiększaniu kontroli państwa nad obywatelem. A ja jestem za zmniejszaniem rządu i oddawaniem całej forsy. Rządowi jest niepotrzebna w ogóle żadna forsa. No to się zgadza. E, oddawaniem całej forsy obywatelom. Niech oni ją sobie zatrzymają u siebie, a nie odprowadzają do centrali. No Milo się tak łatwo zgadza, a z kolei przecież artyści chcą, żeby mecenasem kultury było państwo. No wiesz, no, od starożytności mecenasem kultury, no wtedy była arystokracja, bogaci ludzie. I, i kultura o. potrzebowała mecenasów zawsze. No wiesz, taki Tycyjan czy Michał Anioł nie, no, nie robiliby tego, co robili bez wsparcia możnych, prawda? Panowie, spór między wami polega na tym, czy państwo, czy mecenas. Mecenasem sztuki. Powinny być mecenasami sztuki, powinny być osoby bogate, które się dorobiły majątku i stać je na to, żeby mieć taką fanaberię, by finansować Michała Anioła, na przykład. Kupując bardzo drogo różne jego obrazy albo stawiając jakiś kościół i mówiąc, to tu pomaluj ładnie. E, więc państwo nie powinno być nigdy mecenasem sztuki. Mecenasami sztuki powinny być zawsze osoby indywidualne, mecenasi właśnie. A no, nie tylko, państwo jako instytucja. Tylko, że takich już nie ma, nie zapominaj o tym. A my e, e, takich mecenasów prywatnych jest bardzo mało. No, co prawda Carnegie był no, w Stanach, e, e, ale w Europie coraz mniej biznesmenów ułoży na kulturę, a coraz więcej, przepraszam Krzysiu, bo Krzysiek cały czas coś spisuje mnie tutaj widzę. Ja, ja uważam, że w tej sytuacji, w jakiej jest Polska, Ministerstwo Kultury, które jest utrzymywane z naszych podatków, również powinno łożyć na, może nie na wodewile oczywiście, bo wodewile powinny się z biletów utrzymywać, ale na sztukę tradycyjną, wiesz, na sztukę wiejską, na domy kultury, jednak żeby, żeby ta tradycja przetrwała, wiesz, no bez, bez tego nie, nie przetrwa tradycja muzyczna. Polski na przykład czy, czy Grecji. I tutaj co jestem na przeciwnikiem. To? Uważam, że jakby nie było Ministerstwa Kultury i Sztuki, to nagle by więcej było chętnych mecenasów do tego, żeby coś ocalić. E, ja bym sfinansował bibliotekę na mojej wiosce, bo bym chciał, żeby była, a nie żeby zlikwidowali. Kiedyś nie było Ministerstwa Kultury i Sztuki nigdzie w żadnym kraju, a mecena, mecenasi kwitli wtedy. No wtedy bo jak, tak, ale jak zmieniło się. Czasy się zmieniły. A no właśnie. W momencie, kiedy państwo przejmuje pewną rolę, to ludzie się dezaktywują. Skoro jest ministerstwo, to niech ono się tym zajmie. W momencie, gdyby nie było ministerstwa, to wiele osób by się uaktywniło. I pojawiłby się kolejny mecenas Zamojski, który chciałby ufundować coś. Albo Ossolineum by powstało z prywatnych pieniędzy. A teraz nie, nie to niech państwo to robi. Co ja będę tu się... mieć. bujasz w obłokach. Pieniędzy? Jak, jak przyjedziesz na tą marszałkowską, to pogadamy o tym. Ale, bo nie chcę całego czasu zabierać. Krzysiu. No, tak czy owak, nie jestem lewicowcem, tylko jestem pełnokrwistym, niedopieczonym stekiem kapitalistycznym. I, i ten stek kapitalistyczny może coś zaobserwował <laughs> ciekawego. A nie, Wojtek jest, godzina 17:13. Oddzielimy część konwersacji na temat podatków od rozmowy na temat Trumpa i sytuacji w Polsce, jakąś piękną piosenką. O. Proszę bardzo, w tym tygodniu o synach. I nie wiedziałem, że będzie Milo Kurtis, bo bym o SS-synach przyniósł jakąś piosenkę. Natomiast mam taką dosyć, dosyć buńczuczną, która trochę będzie pasowała i do mnie, i do niego. Son of the New South. Na południu cały czas się gra country i bluesa i te prze, przepiękne gatunki muzyczne, które obaj lubimy. Tak. Taka w, w, wzmocniona tropikami muzyka, a to z Luizjany, a to z Teksasu i ona nie jest tak zatwardziała, że się nie, nie ewoluuje. O nie, przepraszam bardzo. Kupują sobie nowe instrumenty, słyszą inne rytmy ze świata i ta muzyka się zmienia co pokolenie, a nadal zachowuje duszę. To prawda. Студия Дикий Заход.